ruszyła kampania pod nazwą Wspólnie dla bezpieczeństwa na stoku. Celem akcji jest promowanie odpowiedzialnych postaw narciarzy i snowboardzistów, poszerzanie ich wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej związanej z naruszaniem przepisów obowiązujących na stokach oraz upowszechnianie dekalogu reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej. Tarnowscy policjanci ruszają na stoki w rejonie tarnowskim. Jest to stok w Jastrzębi, Jurasówka w Siemiechowie oraz na Lubince. Tutaj policjanci będą przede wszystkim patrolować i będą egzekwować bezpieczeństwo, które jest zawarte w dekalogu Polskiego Związku Narciarskiego i FIS o bezpiecznym zachowaniu się na stoku zarówno dorosłych, jak i dzieci. Tutaj przypominamy o bezpieczeństwie dzieci. Te, które nie ukończyły 16 roku życia, powinny bezwzględnie jeździć w kasku specjalnym ochronnym. Natomiast dorośli, którzy będą jeździć niebezpiecznie na stoku, a zwłaszcza jeżeli będą jeździli na stoku pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka, będą się musieli liczyć z tym, że będzie nakładany na nich mandat karny, który w tym przypadku jest określony od 20 do 500 nawet złotych. Dodatkowo patrole, które będą na stokach jeździły na nartach, dodatkowo będą patrolować parkingi, miejsca dojazdowe do stoków oraz powrotu nasze z górki do miejsca zamieszkania. W ramach kampanii przewidziany jest także konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży na zilustrowanie dekalogu reguł FIS. Organizowany jest przez Komendę Główną Policji, a także przez Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego. Hasłem konkursu jest Stok nie dla bałwanów. Technika plastyczna dla dzieci jest dowolna. Pracę należy przesyłać na stronę internetową Komendy Głównej Policji. Forma jest, tak jak wspomniałem, dowolna. Pracę należy dosyłać do 20 lutego. Rozstrzygnięcie będzie już pod koniec miesiąca lutego na stronach Komendy Głównej. Kampania została objęta honorowym patronatem ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka.